10 najbardziej dochodowych animacji, 10 Shrek 3. Shrek i Fiona nie czują się dobrze w roli pary królewskiej, więc ogr wyrusza na poszukiwanie innego następcy tronu. Dochód 408 milionów dolarów. 9 Shrek. By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę. No kto tego nie zna? Obraz, który ukazał się w 2001 roku, zarobił aż 411 milionów dolarów. 8. Toy Story 2. Buzz Astral, mając do pomocy zabawki, postanawia ocalić szeryfa chudego z rąk nieuczciwego kolekcjonera. Druga odsłona pojawiła się jeszcze przed pierwszym Shrekiem w 1999 roku i zarobiła 416 milionów dolarów. 7. Kraina Lodu. Kiedy posiadająca moc kontroli nad śniegiem i lodem Elsa sprowadza srogą zimę na swoje królestwo, Anna wyrusza w podróż, aby odszukać siostrę oraz zakończyć pogodowe anomalie. Przygody Elzy, której piosenki śpiewało całe pokolenie dziewczynek, zarobiły 427 milionów dolarów. 6. Potwory i spółka. Potwory straszą dzieci, bo to ich praca, ale w rzeczywistości panicznie się ich boją. Pewnego razu do ich świata trafia dziewczynka, która nie czuje przed nimi strachu. Hit 2001 roku. Pojawił się w tym samym czasie co Shrek. I to potwory zarobiły więcej, 429 milionów dolarów. 5. Toy Story 3. Andy idzie na studia, jego zabawki trafiają do przedszkola. Chudy wraz z przyjaciółmi robi wszystko, by się stamtąd wydostać i wrócić do domu. Biorąc pod uwagę inflację, Toy Story 3 może się pochwalić kwotą 454 milionów dolarów. 4. Aladdin. Ubogi Aladdin odnajduje cudowną lampę z dżinem i próbuje zdobyć miłość księżniczki Jasminy, lecz na drodze staje mu wezyr Jafar. Kwota zarobiona przez prawie 25 lat przekłada się dziś na 456 milionów dolarów. 3. Gdzie jest Nemo? Błazenek Marlin rusza na pomoc swojemu synkowi Nemo, który został wyłowiony z rafy kolorowej. W poszukiwaniu towarzyszy mu zapominalska rybka Dory. Produkcja daje zawrotną sumę 536 milionów dolarów. 2. Shrek 2. Shrek i Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, którzy nie wiedzą jednak, że poślubiła ona ogra, a sama zmieniła się w ogrzycę. W kinach film zarobił 441 milionów dolarów, a stosując inflacyjny przelicznik dotarło to 318 milionów dolarów. 1. Król Lew. Targany niesłusznymi wyrzutami sumienia po śmierci ojca, mały lew Simba skazuje się na wygnanie, rezygnując z przynależnego mu miejsca na czele stada. W 1994 roku po raz pierwszy pojawił się na kinowych ekranach i od tamtej pory zarobił 423 miliony dolarów. Gdy weźmiemy pod uwagę inflację, kwota ta rośnie do 775 milionów dolarów. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!